Siema, siema, Tajtori! Dzisiaj odcineczek będzie dla mnie trochę ciężki, bo wrócimy sobie do najsmutniejszego filmu na moim kanale, czyli filmu, pierwszego filmu po tym, jak dostałem bana na YouTubie. Mega wtedy to przeżywałem, chyba większość z was pamięta ten film, więc to dzisiaj sobie do tego wrócimy. Nie będzie to dla mnie łatwe, bo nie lubię wracać do czegoś, co było dla mnie mega ciężkie i co już minęło, bo już jest dobrze. No ale chcieliście bardzo taki odcineczek, więc proszę was bardzo, zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Jak będzie tutaj 2000, to będę wam mega wdzięczny, mordeczki. Jest to ważny odcinek, ten, który oglądamy, więc tak, możecie zostawić tutaj łapkę w górę, będę mega wdzięczny. Dobra, jeszcze zostawcie subika na kanale, bo lecimy tutaj po 50 tysięcy subików. Te odcinki są praktycznie codziennie o godzinie 16:15. Ale ja już nie przedłużam, napiszcie jeszcze w komentarzu, czy pamiętacie tą sytuację, czy nie, to postaram się wam przypiąć serducho. A teraz lecimy, mam nadzieję, że nic nie będzie tutaj za głośno. Dobra, poszło. Siema, siema, Tajtori. Ogólnie mega ciężka sytuacja, bo... Zobaczcie na to, co się stało. Zobaczcie to w ogóle na mój głos, nie? Słyszeliście to? Jak ja byłem wtedy podłamany. A nie masakra, powiem wam, że to było mega ciężkie. Dostałem już trzecie ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich. A co za tym idzie, po prostu usuwają mi kanał. Sorry za mój głos, ale naprawdę jest to dla mnie mega ciężkie, bo... No, powiem wam, że rzadko widzę siebie w takim stanie, serio, nie? Bo ten kanał jest dla mnie wszystkim. No i czekajcie, no patrzcie, twoje konto oraz wszystkie powiązane z nim kanały zostaną zamknięte, chyba że uda ci się usunąć ostrzeżenia. W tym czasie otrzymane ostrzeżenia nie wygasną i nie będziesz mieć możliwości przesyłania nowych filmów. No na całe szczęście się udało, ale tyle to trwało i to było tak, nie, dobra, nie chcę wracać do tego, oglądajmy. Jak widzicie, dostałem trzy ostrzeżenia, dwa dostałem już wcześniej. 10 marca i 17 marca. Oczywiście tamte ostrzeżenia też moim zdaniem nie były trafne, nie powinienem ich dostać. No może ten jeden, bo tam akurat użyłem ich Browtoka, ale w tym drugim tylko przedstawiałem swoją teorię, więc tutaj nie powinienem dostać. Ale nieważne, napisałem wtedy do nich, już to było w marcu. Sorry, że tak mało mówię, ale przypominam sobie tą sytuację, się staram w to wczuwać, bo wow, pamiętam te czasy, nie? Napisałem do nich i tam chyba 4 kwietnia czy 3 odpisali mi, że usuną mi te ostrzeżenia. Do dzisiaj nic mi nie usunęli. Oczywiście te wszystko zgłasza mi Supercell, nie? Wszystko jest od Supercella. Do dzisiaj nic nie mam usuniętego. Dalej te ostrzeżenia są. Jak widzicie, 8 czerwca, czyli za 2 dni by to wygasło. Ale oni oczywiście pewnie o tym wiedzieli. No i już mi zgłosili kolejny, trzeci film, żebym dostał bana. No wtedy to był taki pek, 2 dni i bym po prostu miał spokój. Nawet jakbym dostał już tego kolejnego po tych 2 dniach, no to i tak bym miał 2 na 3, a nie 3 na 3, więc mógłbym normalnie nagrywać dalej, nie? Oj, to był straszny pech. Albo przewidziane zachowanie z pewnej strony, no ale tego nie wiemy. Wygasa 4 września, nie wiem, czy to widzicie. Masakra, to jest naprawdę masakra. Dostałem go dzisiaj o 2 w nocy i pod filmem, który wrzuciłem 17 listopada 2019 roku, o nazwie 5 największych oszustw Brawl Stars, nie daj się nabrać. I ja w tym filmie nagrałem po prostu coś takiego, żebyście uważali na te oszustwa, żebyście się nie dali nabrać. Tak, ten film to była największa głupota, za co można było dostać bana, serio, tutaj mi się totalnie nie należał. Ostrzegałem ludzi przed czymś dobrym, a w zamian za to dostałem bana, nie? Bo nie wiem, no nie chciałem, żebyście się dali nabrać. Myślę, że to jest pomoc dla Supercella i powinni mi za to dziękować, że ostrzegam przed takimi stronkami, a oni mi za to dali strajka, no więc naprawdę nie ogarniam tego, zwłaszcza że wtedy jak pisałem do nich w tym marcu, czy moje inne filmy już po prostu się zgadzają z ich polityką, czy nie łamią regulaminu, i wtedy ten film był na kanale i oni mi odpisali, że wszystkie filmy już są ok. Kurde, powiem wam, że aż mi się ciężko i smutno to ogląda, no ale dobra, no już dokończmy to. Naprawdę nie wiem, no już wysłałem wycofanie, wysłałem rozszerzenie, czy jak tam to się nazywa, do nich, do YouTube'a. Tak samo napisałem maila do tego Supercella, no i mam nadzieję, że mi odpiszą, bo to jest, nie wiem, naprawdę ciężko, zwłaszcza że teraz jeszcze jest weekend, więc trafiło się najgorzej jak mogło być, bo nie wiem, czy oni w weekend pracują. No i tu kolejny pech był, nie? Że w weekend to jeszcze się stało, kurde, w weekend, no, oni chyba nie pracują z tego, co mi się wydaje, i właśnie musiałem czekać, no lipa była totalna. No i jak do 7 dni mi tego nie usuną, no to mój kanał po prostu znika. Mój kanał Tori, na którym mam ponad 105 tysięcy subskrypcji, znika. Powiem wam, że aż... ciężko mi o tym pomyśleć, ciężko naprawdę, no chce mi się płakać jak o tym myślę. Napisałem też do youtuberów, którzy mają współpracę z Supercellem, do Pandy, do Rosta. Rost powiedział już, że się tym zajmie. Panda jeszcze nie odpisał, bo jest wcześnie rano, jak ja to nagrywam. No też mi wtedy youtuberzy mega pomogli, to trzeba przyznać, nie? Też na pewno. Fajnie fakt, że no jakoś tak, w sensie mega dużo to nie dało, znaczy wspierali mnie i to było spoko, ale jeśli chodzi o same takie odblokowanie kanału, to jakoś mega dużo to nie dało, bo pomogło to jedynie to, że do YouTube'a wysłałem rozszerzenie.
wzajemne, że to była tak nieprawda, że nie powinienem dostać tych zgłoszeń i dlatego właśnie mi odblokowali to konto. Napisałem, do Damiana też napisałem, no mam nadzieję, że mi jakoś doradzą i z tym pomogą. Jeśli ktoś w jakiś sposób w ogóle wie, mógłby mi pomóc, to byłbym wdzięczny, bo ja naprawdę nie chcę stracić tego kanału, a co najważniejsze, nie chcę stracić was. Bo dla mnie to jest prawie wszystko, dla mnie kanał jest czymś mega ważnym. Powiem tak. No to prawda, YouTube jest naprawdę dla mnie czymś wielkim. No najwięcej w sumie chyba mu poświęcam. No i ciężko mi by było bez niego się przyzwyczaić. W ogóle ja pierwsze co wstaję, to myślę o YouTubie, wchodzę na mój kanał, zobaczyć co tam się dzieje, myślę o kolejnych odcinkach i tym podobne, nie? Więc no. No, nawet jak go stracę, to na pewno się nie poddam i nie będę kończył z YouTubem. Ale co będzie dalej, to nie wiem. Ciężko mi będzie zaczynać od nowa. Naprawdę mega ciężko będzie. Mam niby drugi kanał, ale no zobaczcie co tutaj pisze. Twoje konto oraz wszystkie powiązane z nim kanały zostaną zamknięte. Więc nie wiem, czy też nawet nie zamkną mi tego drugiego. No jak już, to na pewno na niego bym chciał nagrywać, ale nie wiem, czy będzie taka w ogóle możliwość. Ja się na pewno nie poddam, dalej będę starał się wrzucać Brawla, chociaż nie wiem, czy jest sens, jak Supercell robi wszystko, żeby usunąć mi filmy. No jest masakra, ja nie wiem, co już mogę wam powiedzieć, no ale nie spodziewałem się, że coś takiego się stanie. Dostałem nowego kompa, już się cieszyłem, wszystko było fajnie. Chciałem dla was wrzucać nowe odcinki, robić live'y, a tu coś takiego mi teraz zrobili. Zwłaszcza, że nawet jakby dali mi tego strajka 2 dni później, to już by było to nieważne, bo miałbym dalej 2 na 3 i nie miałbym usuniętego kanału. A tak to mam 3 na 3, no i no, po prostu można powiedzieć, że mnie nie ma. No chyba, że to się jakoś jeszcze do tych 7 dni uda wyjaśnić, ale no szczerze, kurde, wątpię, bo nawet nie wiem, czy oni mi odpiszą, szczerze. Masakra, naprawdę. Nawet nie mogę wrzucać teraz filmów na mój główny kanał, na Toriego. No przerobana akcja, nie mogłem wtedy w ogóle nic tam robić praktycznie na tym moim głównym kanale. Jedynie co, to mogłem społeczności dawać, nie? I na tych społecznościach was tam też informowałem zawsze. Dlatego wrzucam to na Tori 2. No nie wiem, no to jest tragedia, naprawdę to jest tragedia. Zobaczymy, jak to się uda zrobić, czy coś z tego będzie. Ja proszę was o pomoc i o wsparcie. Mam nadzieję, że nawet jak stracę ten kanał, to ze mną dalej będziecie i prawdziwi widzowie ze mną zostaną i przejdą na drugi kanał, na którym będę nagrywał. Ja śledźcie moje wszystkie social media, Instagrama, Facebooka, drugi kanał, właśnie ten, na który teraz nagrywam. Nie wiem co jeszcze, no na pewno będę prosił też youtuberów o pomoc jakąś, to może oni tam dadzą wam info, jak założę jakiś mój nowy kanał. Na pewno się o tym dowiecie i proszę was, żebyście ze mną byli. Ja jeszcze będę walczył o ten kanał, nie chcę go stracić. 105 tysięcy subów to jest coś, na co mega długo czasu pracowałem. Więc naprawdę w ogóle wy nie wiedzieliście o tych strajkach, ja wam nie mówiłem o tym, bo nie chciałem po prostu was w to mieszać. No to było dla mnie coś strasznego, już naprawdę mega się... No ja miałem tak, że miałem 2 strajki już przez dłuższy czas. Nie, i one już dobiegały końca, już tak chyba prawie z 2 miesiące je miałem i w ogóle praktycznie nikomu o tym nie mówiłem, bo po prostu no, wiedziałem, że mam tam jakichś na pewno moich hejterów, którzy by to chcieli wykorzystać i jakoś spróbować mi tego trzeciego wbić, żebym stracił, dlatego się o tym nie odzywałem w ogóle, że mam strajki, ale no jak widzicie, jednak i tak wyszło, że tego trzeciego dostałem. Stresowałem wtedy, a teraz dostałem jeszcze trzeciego. Pytaliście też, dlaczego nie mam przycisku YouTube? No właśnie dlatego nie mam jeszcze przycisku YouTube, bo o, jak się ma ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich. No dokładnie, najlepsze jest to, że ja tego przycisku YouTube dalej nie mam. Czajcie, dopiero jutro będę mógł napisać do YouTube'a 24 listopada o prośbę o przycisk, bo dopiero wtedy w ogóle po tych wszystkich strajkach mogę się po raz kolejny raz zgłosić, bo musiałem odczekać jeszcze tam 3 miesiące, nie? Odkąd te strajki mi wygasły, żeby się dopiero zgłosić po przycisku, masakra. Aktywne, no to YouTube nie wysyła po prostu. Ja cały czas je mam przez Supercella. Nie wiem, naprawdę nie wiem co to będzie, kurde. Trzymajcie kciuki, może jakoś z tego wyjdziemy. Ja na bieżąco was będę informował. Śledźcie też społeczność kanału Tori, tego mojego głównego, który mi chcą usunąć. Nie wiem, bo nie mogę tam filmów wrzucać, nie wiem też na ile będę miał ten kanał. Pierwsze co, w pierwszej kolejności będę starał się tam właśnie dawać info na ten kanał Tori, no, w sensie na społeczność kanału Tori. Później będę starał się wrzucać filmy na Tori 2. A jak nie, no to też na Instagramie będę dawał posty. Nie wiem, no jest mega ciężko, naprawdę. Proszę was, jak coś wiecie co zrobić, to napiszcie mi w komentarzu. A ja się żegnam. Siemanko. No masakra, nawet w ogóle wtedy nie montowałem, widzicie? W OBS-ie byłem ten...
No, ciężka sytuacja. Zobaczcie jeszcze na komentarze, ile osób mnie tutaj wspierało. 3000 komentarzy. Rafa, siema, postaram się pomóc. I to jest fakt. Rafa mi naprawdę tutaj bardzo fajnie pomógł. Napisał mi, starał się pomóc, więc nice, tutaj Rost. No, dużo osób naprawdę mi pomogło. To, jak ja wtedy miałem wsparcie, to po prostu poznałem po raz pierwszy, jaką ja mam potężną armię nasową. Jacy jesteście mega. I dziękuję wam po prostu za to, bo mimo że to były ciężkie chwile, to są też tego plusy i bardzo fajnie wspominam właśnie was, że tak fajnie się zachowaliście wtedy. No i dziękuję każdemu za wytrwanie do końca, mam nadzieję, że taki odcinek się podobał. Kurczę, no ciężka sytuacja dla mnie, ale no już po wszystkim teraz jest pięknie, trzeba się cieszyć z tego, nie wracać do przeszłości. Wy po prostu wiecie, jak macie jakąś ciężką sytuację, może też i na początku będzie wam ciężko, ale pamiętajcie, że z wszystkiego da się wyjść i walczcie do końca, bo na pewno się uda. No i co, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych filmach, siemano!